Kamień pod Mariaszkiem, na drodze między Warszawą a Gdańskiem. Wstąpimy, zobaczymy, ocenimy. W środku wygląda to tak. Ten hałas, który słychać, to panowie, którzy koszą pobocze. Nie jest tak codziennie, to myśmy mieli pecha. A na zapleczu chyba wejście na salę weselną. Klimatycznie. Danie za 6 dych. Ziemniaki zimne. Przed rozpoczęciem jedzenia nie wyglądało lepiej. Młyn pod Mariaszkiem. Podobno najlepsze miejsce na trasie od Elbląga do Warszawy. No, jest jeszcze jedno, wypróbujemy, powiemy. No cóż, wystrój 5 punktów na 5 możliwych. Nawet 6 na 5 możliwych. Wystrój jest piękny. Bardzo nam się podoba wystrój. Jeśli chodzi o dania... No to może zaczynamy od poczekajki. Brak poczekajki. Brak poczekajki. Nic, żadnego czekadełka, nic na dzień dobry, na pobudzenie apetytu. Twoje danie, czyli golonka. Moje danie, brak zastrzeżeń. W zasadzie bez zastrzeżeń. Delikatna, luzowana. Marynowana w piwie, bardzo, bardzo fajna. Do tego ziemniaczki pieczone, czosnkowe, bardzo fajne. Genialna surówka z białej kapusty, jedna z najlepszych. No, 5 na 5. Natomiast Wojtka Jagnięcina... No, widzieliście ją. Dramat. Zimne dramat, ziemniaki. Dramat i wizualny, i dramat smakowy. Była zbrodnia popełniona na jagnięcinie. To jagnię zabite drugi raz. Tak jest. Przede wszystkim nie była ta jagnięcina duszona. Jagnięcina duszona to jest spory kawałek mięsa duszony, który wygląda i smakuje. Jest. A tutaj soczysty... była papka, gdyby w karcie było napisane, że to jest gulasz z cielęciny, to ja bym tego nie wybrał. Z jagnięciny. Z jagnięciny, przepraszam. To ja bym tego nie wybrał. Niestety porażka. Zero. Tak. Nie polecamy. No, do następnej recenzji. Pozdrawiamy. Po przyjeździe do domu, bo jak widać jesteśmy już na miejscu, mamy jeszcze kilka przemyśleń odnośnie naszej wizyty w Młynie pod Mariaszkiem. Przede wszystkim nieprzejrzystość karty menu. Jeżeli mamy kotlet schabowy w menu za 27 zł, możemy przypuszczać, że 27 zł to jest cena za kotlet schabowy, jakieś dodatki, czyli ziemniaczki, frytki, surówka, coś takiego, i decydujemy się na takie danie, bo jest to normalna, restauracyjna, w miarę przyzwoita cena. Ale nie, to tak nie wygląda. 27 zł jest za kotlet, czysty kotlet. Osobno trzeba zamówić ziemniaczki, 7,50, osobno trzeba zamówić surówkę, też około 7 zł. I w tym momencie za zwykły kotlet schabowy trzeba zapłacić 4 dychy. Spokojnie. Co już się wydaje ceną nieco przesadną. No i nadal bym się przyczepiała do tej jagnięciny. Bo to po prostu było najbardziej nieprzyjemne w odbiorze danie, jakie pamiętam. Nieprzyjemne w odbiorze wizualnym, bo wyglądało naprawdę obrzydliwie. Ani śladu ziół. Jagnięcina była niemarynowana, nie było widać w ogóle, jakie to są kawałki mięsa. Zagęszczone to wszystko na klej białą, zwykłą mąką i do tego te zimne, odsmażane ziemniaczki. Porażka, porażka.
Przypominam, 44 zł za gulasz jagnięcy, bez dodatku.